Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Od kilku tygodni rozważamy Księgę proroka Jeremiasza. Dzisiaj mamy taki ogólny tytuł: Nagana i kara. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Zbyszek, Igor, Grzegorz, a ja na imię mam Mariusz. Chcemy oczywiście, jak to robimy zwykle, rozpocząć to rozważanie od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę. Dziękuję Ci, Boże, za ten tydzień, za te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. Prosimy Cię o błogosławieństwo na tą lekcję, o dobre myśli. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Takim przepięknym tekstem przewodnim do dzisiejszego rozważania jest krótka, ale piękna modlitwa, naprawdę piękna modlitwa proroka. Pamiętam, kiedy, może nie pierwszy raz ją czytałem, ale pamiętam, kiedy rzeczywiście wywarła na mnie taki ogromny wpływ. Są to słowa z 17 rozdziału Księgi Jeremiasza i werset 14, gdzie Jeremiasz mówi: uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, Panie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Piękne słowa. Nieraz się tą modlitwą modliłem osobiście, bo zawiera naprawdę ogromną głębię. Ale dzisiaj mówimy nie tylko o Jeremiaszu. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek, który w moim odczuciu należy do takich wybrańców Bożych, jest naprawdę człowiekiem wyjątkowym, duchowo wyjątkowym również, zmienionym przez Pana Boga, potrafi się modlić takimi słowami: uzdrów mnie, Panie, tak jakby czegoś potrzebował. Wybaw mnie, Panie, jakby czegoś potrzebował. A jego oczy są zwrócone tylko na Pana Boga. On, człowiek wybrany przez Boga, zdaje sobie sprawę ze swoich słabości. Dzisiaj będziemy rozważali to, że Jeremiasz zwraca się z jakimś przesłaniem do ludu swojego, do Izraela, do Judy, do mieszkańców Judei, mniej więcej 600 lat przed Panem Jezusem. I zwrócimy uwagę, jak reagują inni ludzie właśnie na myśl, że mają jakieś duchowe potrzeby. Także mówimy tutaj o trudzie, który właśnie prorok musi podjąć. Zaczynamy dzisiaj od przeczytania pewnego urywka, który jest w tym samym 17 rozdziale Księgi Jeremiasza, ale będą to wersety od 5 do 10. Bardzo proszę, niech ktoś przeczyta i będziemy o tym za chwilę mówili. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, i od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre, mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boję się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Dziękuję bardzo. W tym urywku Księgi Jeremiasza czytamy o tym, że jest tutaj jakiś człowiek błogosławiony i jakiś człowiek przeklęty. Nie ma jakichś stanów pośrednich. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę mówimy o jednej albo drugiej drodze, którą można w życiu obrać. Oczywiście nam się może wydawać, że tych różnych wyborów jest bardzo dużo, ale kiedy czytamy Pismo Święte od początku do końca, to rzeczywiście w sprawach duchowych, w sprawach takich relacji z Bogiem można zdecydować się albo na jedną, albo na drugą drogę. Jak opisana jest droga człowieka przeklętego? Zacznijmy od negatywu.
Przede wszystkim, jak jest tu powiedziane w tekście, że polega na człowieku, prawda? Więc to jest to, co jest jakby samo w sobie przeklęcie, odwraca jego swoje serce od Boga, czyli tak samo swój rozum od Boga. I potem dalej mamy w 9 wersecie, że postępne jest jego serce, bardziej niż wszystko inne, takie zepsute. I właśnie pokazane jest, że dokładnie takie same są też jego owoce, czyli właśnie ten człowiek, który jest tym zepsutym człowiekiem, prawda, jest dokładnie odwrotnością tego, co ma czynić ten dobry człowiek. Przecież teraz mówimy o tym złym, prawda, właśnie ten 7 werset i dalej 8 mówi właśnie o tym dobrym człowieku. No jego życie wygląda tak jak życie i przyszłość rośliny, która jest pozbawiona dostępu do wody, a więc to jest naprawdę bardzo niepewny los. Bardzo, no w zasadzie skazanie na niepowodzenie. Ciekawe, tutaj jest jeszcze wspomniane, że mieszka na pustyni, jakby sam, jakby opuszczony, że jest suchy, nie ma wody, to nie ma życia i nie widzi dobre, które przychodzi na niego. Czyli to zakłada, że jest jakieś dobre, ale on nawet jak jest te dobre, to nie widzi tego. Widzimy tutaj jałowość. W odróżnieniu od tego patrzymy na życie człowieka błogosławionego. Też mamy tutaj pewne przenośne metafory. Jak jest przedstawione to życie człowieka błogosławionego? Jako drzewo. Drzewo wielkie. Co ciekawe, prorocy piszący w tym samym czasie, jak choćby Daniel, również używali, Ezechiel, również używali tego symbolu drzewa. Drzewo było przedstawione, czy symbolizowało kogoś, kto ma jakąś potęgę, jakąś władzę, ktoś, kto ma, tak jak król Nabukadnezar, kogoś pod sobie. I tutaj widzimy to drzewo, które rośnie, jest silne, jest mocne nad wodą i drzewo, które wydaje owoce. Dobrze, zobaczcie, dlaczego w kontekście tego, że są ludzie błogosławieni, są ludzie przeklęci, a więc jedni wybierają dobrą, inni złą drogę. Dlaczego jest tutaj mowa też i o tym podstępnym sercu? Takim zepsutym, o którym w zasadzie no, trudno coś powiedzieć, bo któż je może poznać? Tak tutaj jest powiedziane. Jak myślicie, dlaczego jest mowa o tym sercu? Myślę, że tutaj tak jak na początku powiedziałeś o tym, że możemy być albo po jednej, albo po drugiej stronie i to nawet ostatnio była taka sytuacja, że było głosowanie i ktoś mówi, że się wstrzymał. Czy to oznacza, że nie był po jednej albo po drugiej stronie? To jest taka, i tak decyzja została zapadła, a jednak musiał w końcu za czymś się opowiedział, prawda? Wydawało się, że jest jakby poza. I tak często u nas jest w życiu, że wydaje nam się, że my stoimy z boku, ale nigdy nie jest tak, że stoimy z boku. Nie ma postawy neutralnej, ale co z tym sercem? Dlaczego akurat w tym momencie czytamy zepsute? Przecież opis człowieka błogosławionego i przeklętego jest bardzo wyraźny, jasny, wszystko wiadomo, o co chodzi. Czy w życiu zawsze jest wiadomo, o co chodzi? Nawet we własnym życiu, czy zawsze wszystko wiemy, co powinniśmy wiedzieć? To jest ciekawe, że człowiek sam siebie nie może poznać dobrze, nie może przewidzieć, co, w jaki sposób on będzie reagował, prawda? Zależy od sytuacji, która nas może spotykać. I co jest ciekawe, tutaj ten 9 werset, gdzie jest napisane, że postępne jest serce bardziej niż wszystko inne, on jest paralelny do tego, co znajdujemy w 5 wersecie, prawda? Jest napisane, przeklęty mąż, który na człowieku polega. I z ciała czyni swoje oparcie, prawda? Czyli pokazane jest, że człowiek, on sam nie wie, co się będzie działo za nawet parę chwil. Czyli i serce to oczywiście odnosi do umysłu, czyli do myśli człowieka, które cały czas rodzą się. I to jest, co jest istotne, Pan Bóg wie dokładnie, co jest w umyśle człowieka. I dlatego... Właśnie na tym chciałbym się zatrzymać, zwróćcie uwagę. Dobra droga, zła droga, któż może poznać serce, ale w końcu 10 werset zaczyna się właśnie takimi słowami. Ja, Pan, zgłębiam serce. To Bóg wie, jaką drogą ja idę. To Bóg wie, jaką drogą ty idziesz. I jeżeli pozwolimy, żeby Bóg mi to powiedział i przyjmiemy Jego słowa, możemy rzeczywiście dokonać właściwego wyboru. A tak, jak to Słowo Boże mówi, nie jedna droga wydaje się człowiekowi dobra, ale w końcu prowadzi do złego.
Gdyby mógł, zaproponuję, żebyśmy poszli dalej w tym rozważaniu i przeczytali kolejne wersety, w zasadzie wcześniejsze, które są w tym rozdziale, 17 rozdział od wiersza 1 do 4. Tam właśnie Bóg mówi, co tak naprawdę widzi u ludzi, którzy mają problem, ale może sobie z tego nie zdają sprawy. Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wyryty, na tablicach ich serca i na narożnikach ich ołtarzy. Jak o swoich dzieciach, tak wspominają też o swoich ołtarzach i o swoich bałwanach, wokoło drzew zielonych, na wzgórzach zielonych. Na górach, w otwartym polu, Twoje bogactwo, wszystkie Twoje skarby. Twoje wzgórze ofiarne wydam na łup, jak zapłatę za grzechy w obrębie wszystkich Twoich granic. Dziękuję bardzo. Mamy do czynienia z bardzo przykrą rzeczywistością. Znowu przenośnie, ale jakże dosadne. Czytamy o sercu. Jakie w ogóle Bóg ma pragnienia związane z naszym sercem? Co tam powinno być? Bóg przede wszystkim chce, abyśmy Go miłowali. Tutaj widzę bezpośrednią aluzję do 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie Pan Bóg właśnie powiedział, aby Go kochać z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. I dalej powiedział o tym, aby rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi. A tutaj widzimy, że prorok wspomina, że ludzie tamtego okresu rozmawiają z innymi, ale już nie o tym. I widzimy też tutaj wypisanie na tablicy serca, na tablicy umysłu, jak tutaj już było wspomniane. I znowu aluzja do 10 przykazań, do prawa, które Bóg napisał swoim własnym palcem. Ja wyciągam taki wniosek z tego, że ludzie po prostu zboczyli, bo grzech z rozumienia hebrajskiego jest zboczeniem, pobłądzeniem, nietrafieniem w cel. Bóg wyznaczył prostą drogę swojego prawa, a ludzie od niej odeszli i się pogubili. I przez to spadły na nich te klęski, z jakimi musieli się borykać w tamtym okresie. Tak, tam gdzie miała być miłość do Boga z całego serca, te serca były, ale zwróćcie uwagę na tragedię tych ludzi. Jest powiedziane, że ich grzechy są wypisane jakby żelaznym rylcem na ich sercach. To będzie to aż ciężko słuchać, aż ciarki idą. Naprawdę przerażająca rzecz. Tam, gdzie powinna być miłość do Boga, tam są grzechy. I to takie utrwalone, głęboko gdzieś osadzone. Człowiek się z tym zrasta. To jest bardzo daleko idąca deprawacja, jaką ci ludzie zaakceptowali w swoim życiu. Ale to myślę, że to jest tak, jak jest staw. Gdy nie płynie, gdy nie ma czegoś nowego dopływu, to wtedy to brudne jest. A jeśli mamy cały czas dostęp świeżej, wspaniałej wody, no to wtedy to kwitnie, jest czyściutkie, ładne. No tylko zobaczcie, w życiu tych ludzi dużo się działo. My czytamy, że oni byli bardzo aktywni. Gdyby tak popatrzeć na ich praktyki bałwochwalcze, oni się prześcigali w pomysłach, jak tutaj nie stworzyć nowych ośrodków kultu na wzgórzach, pod drzewami, w wyjątkowych miejscach. A jednak Bóg mówi, to nie jest zwykłą aktywność chodzi. Tu chodzi o to, żeby ludzie lgnęli do Boga, czego nie było, natomiast oswajali się z grzechem i poddawali się mu na tyle, że właściwie ogarniał całe ich serce. No więc cóż może człowiekowi wtedy pozostać? Warto zadać pytanie, dlaczego tak było? Dlaczego ludzie, którzy mieli być tym światłem dla innych narodów, którzy mieli objawione prawo, mieli objawiony charakter Pana Boga, wybrali tych innych bożków, inne kulty, inne ołtarze, inne praktyki, inne wierzenia. Być może jest to spowodowane tym, że było to dla nich bardzo atrakcyjne. Coś się dzieje, oddziaływanie na emocje, coś nowego. A Bóg wymagał jednak czegoś prostego, aby kroczyć w zgodzie z Jego prawem. Coś, co nie zawsze niesie ze sobą pewne emocje. Coś, co nie zawsze dostarcza nam wrażeń. Coś, co powiemy, jest proste, ale tego oczekiwał Bóg i tego samego dalej oczekuje od nas. Bardzo dużo ludzi i w naszych czasach myśli sobie, no, te chrześcijaństwo, takie to wszystko monotonne jest. Przychodzimy, nic się nie zmienia, te same prawy, te same rzeczy, które się dzieje jakby w kółko, i sięgamy po inne religie, jak teraz New Age wchodzi, coś się dzieje. Tylko moi drodzy, nie o tym teraz mówimy. Mówimy o tym, że możemy pójść w dobrą albo złą stronę. Natomiast prorok musi o tym mówić.
I wyobrażam sobie, jak trudne było to dla niego zadanie. Trudne z wielu powodów. Po pierwsze, człowiek, który naprawdę kocha Pana Boga i naprawdę kocha ludzi, z wielką przykrością rozmawia o tym, że jest tyle zła wokoło. Oczywiście nie wszyscy tak. Niektórzy się czują jak ryba w wodzie, kiedy mogą mówić o cudzych grzechach. Ale o tych ludzi też trzeba się głęboko modlić, bo to jest droga toksyczna. Natomiast kiedy czytamy o Jeremiaszu, to jest człowiek, który poruszony przez Boga ma podejmować trudne tematy. Jak reagują ludzie najczęściej na to, gdy słyszą słowa nagany? I to takiej, wiecie, bezpośredniej nagany, która mówi wręcz o ich sercach. Jak ludzie reagują na to? Wyobrażamy sobie? Milczymy. Dobrze. Zmienię pytanie. Jak wy reagujecie, kiedy słyszycie takie słowa, które wam się nie podobają, a mówią o tym, co ludzie widzą niepokojącego w waszym życiu? Wszystko, będę mówił o sobie, wszystko zależy od tego, czy ja mam ochotę na zmianę. Bo jeśli mi jest dobrze w tym, co trwam, w tym stanie, w jakim trwam, i ktoś mi zwraca uwagę, to może naprawdę zaboleć. Może podważyć ten cały system moralny, światopoglądowy, którym się kieruję. I może być nawet lekka złość. Ale jeśli jestem otwarty na zmiany, to myślę, że dobrze. Też zależy, kto mówi. I w jaki sposób, i w jakich emocjach. I tak oddziałujemy. Jeśli ktoś agresywnie do nas mówi i widzimy, że jego grzechy są większe, no to nie przyjmujemy tego. A jeśli widzimy, że ktoś nam, on się zmienił i pokazuje nam drogę, którą możemy iść, no to wtedy bardziej jesteśmy skłonni, żeby przyjąć od niego to. No wiadomość. Na pewno liczy się sposób przekazywania takich informacji, ale czasami te informacje są przekazywane bardzo delikatnie, z wielką czułością wręcz, a mimo to w człowieku, tak jak powiedział Grzegorz, jest pewien opór. Z różnych powodów zadanie Jeremiasza, żeby mówić o upadku ludzi, nie było łatwe. I do dzisiaj Bóg ma wielki problem z nami, żeby nam powiedzieć prawdę o nas samych, prawdę, której naprawdę potrzebujemy. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym, żebyśmy na księgę Jeremiasza spoglądali jako na księgę, która nie jest księgą z przeszłości, ale ma naprawdę na celu poruszyć bardzo aktualne problemy, jakie po prostu wiążą się z człowiekiem od zawsze. Pytanie, czy pastorzy mają taką odwagę, żeby tak powiedzieć, jeśli widzą grzech, czy widzą? No, to jest pytanie, na które się chyba nie da odpowiedzieć jednym zdaniem, bo mówimy o całej grupie osób. Ale taka jest rola między nimi pastora, żeby umiał porozmawiać, żeby chciał to zrobić, żeby w ten sposób zatroszczył się o innych ludzi. Chociaż nie polega to tylko na pewnym zadaniu tej osoby. Każdy może się zatroszczyć. Myślę, że chodzi o pokazanie grzechu, nie konkretnej osoby. Tak czy inaczej, widzimy Jeremiasza jako kogoś, kto się podjął tego zadania. Bardzo trudnego zadania. Ogromnie trudnego zadania, bo zobaczcie, jak można uleczyć ludzkie serce. Jak można to zrobić? To jest pytanie właśnie, które jest skierowane na zasadzie do Ducha Świętego, bo Duch Święty może nas przekonać o grzechu, prawda? I też Pan Bóg przez Ducha Świętego może nas uleczyć od grzechu, więc jedynie co my możemy zrobić, kiedy widzimy grzechu kogoś, tak? To możemy... Możemy tylko wspomnieć o tym delikatnie, właśnie jak najbardziej delikatnie, jak najbardziej... Wejdę w słowo. Jeremiasz i jego księga nie należy do przykładów tego, o czym mówisz teraz. On nie mówił delikatnie. On mówił prosto, mocno. Jego słowa są esencjonalne, takie, które naprawdę mają dojść do samego sedna, bo tu chodzi o życie człowieka. Tu nie chodzi po prostu tylko o to, żeby zostawić go sam na sam z Panem Bogiem. Nie mielibyśmy wtedy księgi Jeremiasza. Tak. Jest jakaś rola człowieka też w tym. Ostatecznie właśnie jest ważne, że ostatecznie przekonuje Bóg właśnie o grzechu. Tak? Jedynie. I dlatego w księdze Jeremiasza raczej widzimy tutaj problem, który cały czas istnieje, prawda? I Jeremiasz, chociaż się stara bardzo, to jednak możemy powiedzieć, że cały jego wysiłek, tak jak sam przestawia, jest cały na marne. Prawda? Więc to jest ciekawe właśnie, żebyśmy też rozumieli, kiedy my na przykład widzimy grzechu kogoś, tak? Nawet jak powiedziałem, delikatnie my napominamy grzech kogoś, prawda, subtelnie, to i tak
często właśnie nie ma to skutek, dlatego że po prostu nie my jesteśmy tym, który przekonuje. Tylko właśnie my powinniśmy wykonywać nasze zadanie, ale w zasadzie ten, który przekonuje właśnie jest Duch Święty. No ale nieraz mamy taką sytuację, wypadek i reagujemy mocno, chociaż go uszkodzimy, ratujemy mu życie i nieraz jest taka sytuacja, że musimy zareagować bardzo ostro. Nie będziemy, jeśli jest zawał serca, brać gościa i mówimy, o teraz mu pomalujemy paznokcie, bo tak brzydko wygląda. Tylko bierzemy i do serca. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem krótko, bo czy zauważyliście, że kiedy poruszamy ten temat, to stawiamy się w roli tego, który innym mówi o grzechach? Zobaczcie, jakie to jest symptomatyczne. My czasami potrzebujemy usłyszeć o tym, że jest problem. Ale żeby nie ciągnąć tematu. Jeremiasz miał bardzo trudne zadanie, bo ludzie zabrnęli naprawdę w ślepy zaułek. Była to dramatyczna sytuacja i dramatyczna walka, próby. Boże próby, żeby za pośrednictwem Jeremiasza i nie tylko jego, pomóc tym ludziom. Jak bardzo było to zadanie trudne dla Jeremiasza, możemy przeczytać w 11 rozdziale tej księgi. Kogoś z was bym poprosił też o przeczytanie od wersetu 18 do 23. Tam jest mowa o zagrożeniach, z jakimi musi się zmierzyć sam prorok, a czego może nawet nie jest do końca świadomy. Bardzo proszę, Grzegorz, widzę, że jesteś przygotowany. Pan objawił mi to i dowiedziałem się. Wtedy ukazałeś mi ich uczynki, ja zaś byłem jak jagnię potulne na rzeź prowadzone i nic nie wiedziałem, że przeciwko mnie knuli zamysły mówiąc, zniszczymy drzewo, póki jest świeże i wykorzenimy je z krainy żyjących, aby jego imię nie było wspominane. Lecz Panie zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrzę Twoje odpłatę na nich, gdyż Tobie poruczyłem moją sprawę. Dlatego tak mówi Pan o mężach Anatot, którzy czyhają na moje życie i mówią, nie prorokuj w imieniu Pana, abyś nie zginął z naszej ręki. Tak mówi Pan zastępów, oto ja ukażę ich za to. Ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie i ich córki pomrą z głodu. Nawet resztka nie pozostanie po nich, gdyż sprowadzę nieszczęście na mężów Anatot w roku, w którym ich nawiedzę. Byśmy mogli powiedzieć tak. Usłyszeli pewne słowa nagany, mogli je przyjąć albo odrzucić, ale to tak nie działa. W nich to wzbudzało niechęć, dystans, w końcu agresję, plany, no właśnie, żeby zaszkodzić prorokowi. A nawet zobaczcie takie ultimatum. Nie prorokuj nam. Jak chcesz żyć, to tego nie rób. No to jest szantaż, to jest zastraszanie. Wszystko tylko po to, no właśnie po co? Żeby nikt nie naruszał ich komfortu. Bo oni chcą żyć tak, jak żyli do tej pory. Dlaczego to zmieniać? Było dobrze, jest dobrze. Po co to wszystko ruszać? Dlaczego ten Jeremiasz się wtrąca w moje życie? Rzeczywiście postrzegamy jako Jeremiasza jako tego, który się wtrąca w nie swoje sprawy? Więc ja myślę, że ludzie, kiedy tkwią w grzechu i nagle ktoś, może tak zilustruje, rzuca im sól w oczy, to naprawdę wtedy się, właśnie w człowieku rodzi się bunt, prawda? I niechęć do tego człowieka. I zresztą tu widać wyraźnie, że Pan Bóg chce koniecznie, aby przemówić do tych ludzi, bo oni mogli zrozumieć, że rzeczywiście ten grzech ich doprowadzi do kompletnego upadku. I co jest istotne też, musimy pamiętać, że Pan Bóg zawsze ma swoją resztkę w całym tym narodzie. I chce, aby przez tą resztkę właśnie cały ten naród był uzdrowiony. I jak czytamy całą Księgę Jeremiasza, to w zasadzie cały czas jest mowa o tym, że Pan Bóg chce na nowo dać im nowe życie. Chce im po prostu dać im zbawienie, prawda? I dokładnie jak czytamy tutaj 29, 30 rozdział jest zamknięty cały czas, że Pan Bóg mówi, że ja odmienię wasz los. Odmienię los Izraela, los Judy, prawda? I dam wam nowe serce. I właśnie ku temu Pan Bóg zmierza. I to co rzeczywiście człowiek się spotyka właśnie w tej walce jakby Pana Boga z narodem judzkim, to widać wyraźnie, że człowiek po prostu stawia niesamowity opór, dlatego że on sam właśnie tkwi w grzechu. I to jest coś, co
To tak samo dotyczy nas, prawda? Kiedy my jesteśmy w grzechu, prawda, to nam naprawdę trudno jest się otwierać, prawda, na Boga. Naprawdę Pan Bóg musi działać niesamowicie na nas po to, żebyśmy mogli zrozumieć stan, w jakim jesteśmy. Ale nieraz bywa tak, że ja przynajmniej nieraz słyszę kazanie i potrzebuję, chociaż się może uniosę na nie, ale potrzebuję mocnego kazania, które pozwoli mi przemyśleć i ruszyć się z tej strefy komfortu i powiedzieć tak, faktycznie, gdzieś jestem, muszę przejść trochę dalej. Wszyscy tego potrzebujemy. Kiedy mówimy, zobaczcie, o postawie Jeremiasza, to w tych przeczytanych słowach między innymi było powiedziane tak, że on jest jak ten baranek na rzeź prowadzony. Z czym wam się to kojarzy? Jego rola. Z czym wam się to kojarzy? Z Jezusem Chrystusem. I metodą, którą on podjął. Oczywiście w pewnym sensie jest tylko do niego podobny, bo Jeremiasz nie jest zbawicielem świata, ale zderza się, zobaczcie, z podobną sytuacją, z oporem ludzi, ale też jakby w tym Duchu Bożym wykonuje swoje zadanie podobnie jak Pan Jezus. Często nieskutecznie, bo zobaczcie, jak Pan Jezus w Ewangelii Jana, czytamy w 3 rozdziale, w wersecie 19, powiedział: a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jest problem. Gdzie jest moje serce, tego będę słuchał. A więc popularność dla kogoś, kto chce mi pomóc, nie zawsze rośnie. To jest nie zawsze wcale takie oczywiste. Ale jeśli można tak nakreślić trochę szerzej sytuację tych ludzi, w której oni się znajdowali. Bo żyją sobie w pewnej religii, w pewnych praktykach, które już powtarzają może kilkadziesiąt, czy może kilkaset lat. Zostali tak nauczeni od ojca, praojca. I tak sobie żyją z takim światopoglądem, że to, co robimy, jest słuszne, jest prawdziwe i tak trzeba. A tu nagle pojawia się taki człowiek, który mówi, że to, co robimy do tej pory, jest złe. I nawet bardzo złe, że Bóg zabrania nam to robić i pokazuje zupełnie inną drogę. I nagle podważa cały mój światopogląd, który był kształtowany przez X lat. I to nie jest proste. To nie jest proste. I ten prorok może nawet czynić cuda, może nawet tekstami ze Słowa Bożego się podpierać, ale to nie jest proste. Tutaj człowiek musi podjąć taką decyzję, że w tym momencie chce zmienić całe swoje życie. I tak samo jest z nami teraz, bo możemy żyć w jakiejś tam religii, światopoglądzie, który był kształtowany przez X lat. A nagle się zjawia ktoś, kto nam mówi ze Słowa Bożego, tak mówi Pan, i pokazuje zupełnie coś innego. I tu następuje droga decyzji, którą też mieli ci ludzie. Oni niestety wybrali źle, bo chcieli zabić proroka. Tak, dziękuję. Ale zobaczcie, dużo mówimy tutaj o postawie ludzi, ale mówimy też o losie samego proroka, tego posłańca Bożego. Tutaj czytamy, że czyhają na jego życie. Mówią, lepiej nie mów, nie narażaj się. Ale w 12 rozdziale księgi proroka Jeremiasza, w wersetach od 1 do 4, czytamy jeszcze inne rzeczy. Tam jest wręcz taka skarga tego proroka nad losem, który go spotkał. Jak ta skarga jest wyrażona? Panie, ty będziesz miał słuszność, choćby wszczął z tobą spór, jednak chciałbym z tobą porozmawiać o sprawiedliwości. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie, bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Ty ich zasadziłeś i oni puszczają korzenie, rosną i także wydają owoc. Bliski jest ich ust, lecz daleki od ich nerek. Lecz Panie, ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy tobie. Porwij ich jak owce na rzeź i przeznacz ich na dzień zarzynania. Jak długo ziemia pozostanie w żałobie, a zieleń na wszystkich polach będzie miednąć z powodu złości jej mieszkańców. Giną zwierzęta i ptactwo, bo mówią, nie dostrzega on naszych ścieżek. Dziękuję bardzo. Taka ludzka reakcja człowieka, który nie wszystko rozumie. Zobaczcie, Bóg mu na początku mówił, że to, co robi, czy to, co będzie robił w swoim życiu, nie będzie łatwe, ale to jest ogólna myśl. Kiedy wchodzimy w konkretne jakieś sytuacje życiowe, wtedy mówimy, a już wiem, o co chodziło. Co tak bardzo niepokoi proroka? Co te słowa mówią? Jak się żyje ludziom, którzy go nie słuchają? On przychodzi w imieniu Pana Boga, oni go nie słuchają, jak im się żyje? Przynajmniej do pewnego czasu.
Może tutaj na pierwszy wzgląd widać, że jak martwi się w ogóle o sprawiedliwość samą, prawda? Czy rzeczywiście kiedyś przyjdzie sprawiedliwość no właśnie na tych, którzy lekceważą Boga, im się powodzi, tylko że on widzi się jako ten, który rzeczywiście jest bliski Boga, a sam przeżywa nieszczęście. A no właśnie, i to jest trudno też zaakceptować. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, co jest istotne tu, że on widzi, czym rzeczywiście jest prawdą. Zobaczcie, gdyby na przykład taki Jeremiasz pojawił się dzisiaj wśród nas i zaczął mówić o naszych grzechach, w zasadzie o prawdzie, która rzeczywiście jest, my nie rozumiemy, bo Pan Bóg widzi to zupełnie innymi oczyma, prawda? I prorok by nam to powiedział. To jaka byłaby nasza reakcja? Taka sama. To znaczy, to by się okazało. To by się okazało, okej. Okay. Ale chodzi o to, że zawsze, kiedy jest mowa o prawdzie, kiedy na przykład ja widzę, ja tak rozumiem, że tak, to jest prawda, tak? Ja chcę powiedzieć o tej prawdzie innym ludziom. I kiedy widzę, że inni nie akceptują tej prawdy, tak? To wtedy się buntuje też. I tak samo widać tutaj reakcję Jeremiasza, prawda? Jak oni mogą nie akceptować, nie tyle, że nie mogą rozumieć nawet, czy rzeczywiście jest prawda. I czym rzeczywiście jest prawdziwa pobożność, czym jest autentyczność w religii, prawda? Więc tutaj wyraźnie pokazuje Jeremiasz, że go bardzo, niesamowicie, bardzo mocno to boli, tak? To nie jest coś, co go tak, tylko tak dotyka, prawda, i idzie dalej, tak? Bardzo proszę. Jeremiasz widzi ludzi niepobożnych, którym się powodzi, którzy są szczęśliwi. Mi się wydaje, że on miał inne oczekiwania. Jako prorok Boży, jako wysłany przez Pana Boga, który ma głosić poselstwo prawdy, i ja tak to sobie wyobrażam, to on się spodziewał, że jemu będzie się powodzić, on będzie szczęśliwy, jemu będą wychodzić różne rzeczy, a to tym niepobożnym będą się przytrafiały złe rzeczy. Oni będą cierpieć na tym. A tu widzimy sytuację odwrotną. On narzeka, jemu jest źle, a oni się mają dobrze. I tego nie może zrozumieć. Musi mu być naprawdę z tym bardzo źle, skoro w końcu woła pewną pomstę nawet do Pana Boga. Boże, ukaż ich, prawda? No, przecież nie po to przyszedł tutaj, żeby prosić o zemstę Pana Boga na tych ludziach. Ale widzimy ludzką stronę człowieka opisanego w tej księdze, autora tej księgi. Także, ja nie chcę teraz podsumowywać tego, co on zrobił, ale autentyzm tej księgi naprawdę jest dla mnie bardzo taki pozytywny w odbiorze. Naprawdę cieszę się, że widzimy tutaj po prostu ludzi takimi, jakimi naprawdę są. Bo wtedy można zobaczyć prawdziwe potrzeby i drogi, zawiłe drogi, którymi chodzimy. Może tak dodam, tylko jest bardzo ciekawy tekst, to jest 15 rozdziału tej księgi Jeremiasza, od mniej więcej 17 wersetu. Zobaczcie, co jest napisane. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Dlaczego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się od ciebie, ty się od nich nie zwrócisz. I ten ostatni werset jest ciekawy, ale już nie będę czytał, żeby nie zabierać czasu. W każdym razie tutaj widać wyraźnie jakby ten stan tego proroka, prawda? On wręcz nawet buntuje się, może trochę tak, może nie tyle, że buntuje się przeciwko Bogu, ale on buntuje się przeciwko swojemu losowi. Czemu akurat ja tak muszę to wszystko przeżyć, prawda? I to jest niesamowite. To właśnie wyraźnie przedstawia to, o czym mówiliśmy dotąd. Tak, zobaczcie. Mi to mówi prostą rzecz. Mianowicie, że relacje z Panem Bogiem mają być bardzo otwarte. Mów to, co po prostu jest w twoim sercu. Bóg się na to nie pogniewa. Nie jesteś przez to bezczelny. Ty po prostu czegoś nie rozumiesz, coś przeżywasz, coś cię boli, czegoś się boisz. Mów to Panu Bogu. Bóg to wszystko wyprostuje. Ale, moi drodzy, kiedy tak czytamy tę historię, jednym prowadzi się dobrze, chociaż są bezbożnymi ludźmi. Nie do końca tak jest. Tak jest często tylko do pewnego czasu. Kiedy czytamy 14 rozdział, nie będziemy czytali 10 wersetów, ale tam jest przedstawiona właśnie pewna kara, która na ludzi jednak przychodzi już teraz. Nie muszą czekać do sądu ostatecznego. Co to za kara? Jaka to sytuacja taka życiowa stała się bardzo dotkliwa dla ludzi, którzy chyba przeżywali to dlatego, że nie chcieli posłuchać słów proroka. Co tam się wydarzyło? Grzegorz, chcesz powiedzieć?
Głód, susza. Susza. Do jakiego stopnia susza? Jak jest opisana ta susza? Do jakiego stopnia ludziom brakuje... Wiecie, bo u nas też tego lata było dosyć gorąco i niektórzy narzekali, że brakuje wody. Umierali ludzie w ogóle z pragnienia? Słyszeliście o takich przypadkach? Ja na przykład w mieście, w którym mieszkam, miałem kilka, nie wiem, czy to było związane z tymi upałami, miałem kilka awarii wody, linii, które transportują wodę, ale od razu pojawiły się w mieście specjalne, pięknie, ze stali nierdzewnej wyglądające zbiorniki, że każdy chciał mógł sobie przyjść z jakimś naczyniem, nabrać wody. Nie było problemu, żeby ugotować, żeby się umyć, żeby... Znaczy było to utrudnione, ale dało się żyć. Tamci ludzie słaniają się na nogach, tamci ludzie naprawdę przeżywają koszmar. I o co proszą? Oznacza to, że są bardzo zdeterminowani, pobłagają, chodzą w szatach pokutnych. Od razu wiedzą, gdzie się zwrócić, prawda? Gdzie jest ratunek, ale oni chcą tylko tej wody, nie chcą się zmienić. No właśnie, tak naprawdę nie wiedzą, gdzie jest ratunek. Szaty pokutne, ofiary, pewne zaangażowanie, nawet religijne zaangażowanie, ale Boże, daj nam wody, daj nam deszcz, daj, żeby były plony, żebyśmy mieli co jeść, co pić. A co z Twoim sercem? A tym się nie zajmujmy, bo to jest moje serce, prawda? Bóg oczekuje nawrócenia, a ci ludzie chcą tylko chleba naszego powszedniego, reszta już niekoniecznie. Także patrzymy na sytuację narodu w Judei, patrzymy na sytuację, z jaką musi się zmagać Jeremiasz. Bardzo trudny czas. A tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby człowiek zatrzymał się i powiedział: Boże, masz rację, ja błądzę, potrzebuję odmiany. A Bóg tego może dokonać bardzo szybko, pod warunkiem, że uznasz swój grzech. O ogromnym problemie, o skali tego problemu mogą powiedzieć nam słowa z 14 rozdziału Księgi Jeremiasza. Może przeczytajmy werset 11 do 16. Potem rzekł Pan do mnie: nie módl się o powodzenie dla tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich błagania, a gdy będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie będę miał w nich upodobania, lecz mieczem, głodem i zarazą wygubię ich. I rzekłem: ach, wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im: nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie, lecz dam wam trawę, trwały pokój na tym miejscu. A Pan rzekł do mnie: fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu. Nie posłałem ich, ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wierzby i wymysły swojego serca wam prorokują. Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy, chociaż ich nie posłałem, prorokują w moim imieniu i mówią: miecza i głodu nie będzie w tej ziemi. Od miecza i głodu poginą ci prorocy. Ludzie zaś, którym oni prorokują, będą leżeć na ulicach Jeruzalemu, padli od głodu i miecza, a nikt ich nie będzie grzebał, ani ich, ani ich żony, ani ich synów, ani ich córek. Tak wyleje na nich ich złość. Wątków jest tutaj bardzo wiele, ale tak powoli zbliżając się do końca, warto zauważyć to, że Bóg, patrząc na tą sytuację, to w pewnym momencie Jeremiaszowi mówi: ty się już nawet o nich nie módl. Wiecie, co to jest za dramat? To jest sytuacja, w której Bóg mówi: ci ludzie przekroczyli miarę złego, ci ludzie już się nie zmienią. Byśmy powiedzieli: nie trać czasu. Nie trać czasu na modlitwę? Będziemy w rozważaniu Księgi Jeremiasza jeszcze szli dalej. Będziemy zastanawiali się nad wieloma wątkami, które są tam opisane, ale po raz kolejny powtórzę myśl. Czasy były ciężkie. Duchowo ludzie upadli bardzo nisko. Jeremiasz to poświęcony człowiek, ale to nie wystarcza. Ludzie mogą usłyszeć głos Pana Boga, ale słuchają fałszywych proroków. To, co jest wygodniejsze, to, co jest miłe, to, co ucho łechce. Taka jest natura człowieka i tak jak powiedziałem, może dobrze byłoby, gdybyśmy właśnie na Księgę Jeremiasza patrzyli przez pryzmat, no właśnie, tego, jacy jesteśmy, jaki jest świat, jak to może być, gdy człowiek podda się wpływom złego, a nie Pana Boga. Ale z drugiej strony, jest tutaj też pewna taka rada, że skoro przyszedł prorok Jeremiasz, to wszystko może
jeszcze ulec zmianie, jeżeli nie przekroczymy pewnej granicy, za którą pozostaniemy już sami, skazani tylko na te wyroki, które niestety też się spełnią. Bo Jeremiasz nie tylko wzywał do upamiętania, ale też zapowiadał kary. Nie na żarty, to nie było dla postrachu, ale mówił o czymś bardzo realnym. Ale o tym wszystkim będziemy rozmawiali jeszcze pewnie i w następnym tygodniu, w innych tygodniach. Poświęcimy sporo czasu na rozważanie księgi proroka Jeremiasza. Dzisiaj kończymy. Dzisiaj kończymy i chciałbym, żebyśmy pomodlili się z prośbą o to, żeby nam Bóg mógł błogosławić, byśmy byli mądrzejsi o te wszystkie myśli, które zostały wyrażone przede wszystkim w Bożym Słowie. Pomódlmy się. Panie nasz, święty, kochany Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa prawdy, które w czasie tego studium siałeś do naszego serca. Spraw, aby one tam wzrastały i wydały plon w swoim czasie, Panie. Abyś był uwielbiony w naszym sercu i umyśle. Tobie niech będzie chwała i cześć przez imię Chrystusa, Pan naszego. Amen. 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 Chciałbym wszystkim podziękować za udział w tym rozważaniu Bożego Słowa. Chciałbym oczywiście, korzystając z okazji, zaprosić na kolejne takie studium Słowa Bożego już w przyszłym tygodniu, a będzie mowa o takich kolejnych niedolach proroka. Oczywiście proroka Jeremiasza, także serdecznie, serdecznie zapraszam. Thank you.